Dzierżoniów mościsko. Zgniły most. Pewnego razu książę wracał z polowania w lasach na Raduni. A był to czas jesiennych deszczy, a nad mościskiem pojawiły się niebieskie chmury nasączone mgłą i mrzawką. Rozciągająca się mgła otaczała wszystko, czyniąc świat zimnym i mokrym. Książę wraz ze świtą dotarł o zmierzchu do wsi. Koń wpadł na moście w dziurę. Przewrócił się, uderzając wielkim cielskiem w spróchniałe już deski. Książę wpadł do wody. Tonę! Tonę! Woda porwała go. Tonę! 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 Nurty wyzbranej rzeki wciągały go głębiej i głębiej. Tonę! Opadał z sił, woda coraz mocniej pochłaniała go. Poczuł silne szarpnięcie. Właśnie, panie! Podaj mi rękę! Podaj mi rękę! Mam! Trzymam! Uratowałeś mnie, dobry człowieku. Jak ci na imię? Wołają na mnie Jan. Mieszkam tu, w mościsku. Jestem ci niezwykle wdzięczny. Uratowałeś książęce życie. Oto trzy złote grosze. Pierwszy grosz jest dla ciebie, dobry Janie, bo uratowałeś mnie z wielkiej opresji. Ja zawdzięczam ci życie. Nie trzeba, panie! Zrobiłem, co do mnie należało! Drugi grosz przeznaczam na odbudowę zgniłego mostu, by wszyscy strudzeni wędrowcy bezpiecznie mogli przeprawić się przez rzekę Piławę o każdej porze roku, o każdej porze dnia i nocy. Panie, ludzie cię sławić będą! Natomiast trzeci grosz, Janie. Wbudujesz fundament tego mostu na znak dobra, jakie można czynić dla innych. A może kiedyś ktoś ten grosz znajdzie i szczęśliwy zostanie. Po wielu latach, gdy na łożu śmierci dobry Jan dokończył żywota, wyjawił sekret trzeciego grosza. Dlatego wielu śmiałków przemierzało tereny rzeki Biławy i rozlewiska w poszukiwaniu trzeciego złotego, szczęśliwego grosza. Ale niestety potracili zdrowie, rozum i majątek. I nikomu nie udało się odnaleźć zgniłego mostu. Na pamiątkę tej historii miejsce to nazwano Zgniły Most.
Później uzyskała ona obecną nazwę Mościsko.